Hej, tu Ania Bilkiewicz, jestem chirurgiem okuloplastycznym, zajmuję się głównie operacjami w obrębie powiek, a dzisiaj będzie o trzech zabiegach, których bym sobie w obrębie moich powiek nie wykonała. Zapraszam. Plazma. Pierwszym zabiegiem, którego bym ani sobie, ani Państwu nigdy nie wykonała w obrębie Waszych powiek, zarówno górnych, jak i dolnych, jest plazma. Plazma reklamowana jest niezależnie, czy jest to plazma medyczna, czy plazma kosmetyczna, jako tak zwana sublimacja fibroblastów. Brzmi to pięknie, że te fibroblasty odparowujemy i w ten sposób stymulujemy naszą skórę. Jest to nieprawda. Proponuję osobom, które sprzedają plazmę, wrócić do podstaw, do fizyki, do podręcznika i zobaczyć, jakie zjawisko towarzyszy plazmie, używania plazmy. To zjawisko nazywa się fulguracja. Fulguracja to jest nic innego jak zniszczenie. Pod wpływem plazmy, czyli prawie 3000 stopni, następuje miejscowe uszkodzenie tkanek. To uszkodzenie, jak możecie sobie wyobrazić, jest spowodowane oparzeniem. Pacjenci bardzo często po plaźmie niestety lądują na dyżurach okulistycznych z ogromnymi oparzeniami oraz sączącymi się opuchniętymi powiekami. Także nie polecam plazmy. Kolejną rzeczą, której bym sobie już nie wykonała, mówię już, bo już kiedyś raz miałam, to jest wypełnianie doliny łez kwasem, jak również stosowanie mezoterapii z kwasu hialuronowego. Często trafiają do mnie pacjenci z powikłaniami po kwasie hialuronowym w postaci zastojów w powiekach dolnych, czasami też w powiekach górnych. I jest to dosyć trudne do leczenia. Zastoje z kwasu hialuronowego pod powiekami dolnymi wyglądają jak takie szarofioletowe bułeczki, woreczki. Wygląda to po prostu źle. Miałam kiedyś wypełnianą dolinę łez. Pod jednym okiem nadal mam zastój, nadal mi ten kwas hialuronowy tam zalega. Natomiast jeżeli chodzi o mezoterapię, są różnego rodzaju inne preparaty. Naprawdę nie trzeba wykonywać kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy w postaci koktajli i mezoterapii także powoduje, jeżeli jest często stosowany, takie szarofioletowe pobłyskiwanie cery. Ta cera ma niezdrowy koloryt. Także ja nie jestem zwolennikiem kwasu. Moi koledzy z branży, jak także część pacjentów, lubią kwasy w dolinach łez. Podoba im się taki, niektóre osoby mają fajnie do wykonania, jest to dla nich skuteczne, ale to jest wielka rzadkość. Także jeżeli mezoterapia, to z innych czynników. Natomiast jeśli chodzi o dolinę łez, tylko i wyłącznie dobrze zrobiony nanotransfer, czyli przeszczep własnego tłuszczu. Kolejnej rzeczy, której nie proponuję, nie wykonuję i dziwię się, że w ogóle jest to reklamowane, to jest peksja. Peksja brwi bądź kantopeksja. Peksja brwi, już to kiedyś tłumaczyłam, polega na tym, że przyszywamy nasze brwi do okostnej, do czoła. To jest zabieg dla starszych osób, w którym te brwi opadły. Wykonanie go u młodej osoby, której brwi nie spadły z kości, że tak powiem, tutaj w obrębie naszych brwi, jest błędem w sztuce. Nie przyszywa się brwi do okostnej naszego tutaj czoła. Natomiast kantopeksja jest to nic innego jak tutaj uszkodzenie, naruszenie naszego więzadła bocznego i kąta. Jest to zabieg, kantopeksję wykonuje się niezbyt często, w niektórych tylko i wyłącznie przypadkach i wiele osób zajmujących się okuloplastyką na świecie, szczególnie takich, które dużo szkolą, mówi o tym, żeby nie bawić się kątem zewnętrznym, jeśli nie ma się pojęcia, co się robi i po co się to robi. Także się z tym zgadzam. Wszelakie przeszywanie kątów bocznych tutaj do okostnej powoduje, że to i tak puszcza opada, zaburzenia mrugania, zwężenia szpary powiekowej. Efekt jest opłakany. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam. W następnym odcinku trzy zabiegi, które bym sobie wykonała.